Siema, witam ponownie w Dungeonborne. Dzisiaj jest plan, żeby zagrać ze Swordmasterem. Z tego powodu, że jego pasywki brzmią giga OP. Czyli pasywka pod staminę. Jeżeli mamy odpalone E, to dostajemy 50% mniejszy damage. I tutaj jeszcze pod siłę, jeżeli używamy Q. Tak. Jeżeli to oczywiście Q zada damage, no to dostajemy 30 HP. Szkoda, że pasypka jest tylko jedna pod tego skilla. Jakby jeszcze pod siłę było to, że jak tym bijemy damage, to dostajemy 30 HP, no to było giga OP wtedy. Ale to i tak, kurde, 50% mniejszy damage. Brzmi mega dobrze, nie? Także co, pójdziemy sobie najpierw na normalka, na casuala. Czy nie ma jeszcze klasika? Nie ma jeszcze klasika. No co jest z tymi klasykami? Aha, jest! Dobra, on się kończy 24. A tu się zaczyna 24. Nie wiem, to jest tak dziwnie, mi się nie podoba, że to jest kurde zrobione, że tylko jakby czasowo to jest, nie? Że jest ile? Jeden dzień? W zasadzie? I co? I później trzeba grać te casuala. Na tych casualach jest taki loot, że się normalnie czasami odechciewa grać. Dobra, bierzemy potki, lecimy. I tak najpierw tego casuala polecę, żeby jakieś itemki zebrać. I potem się coś dokupi. W zasadzie to bym mógł kupić itemki na staminę, ale... Lecimy sobie jednego na rozgrzewkę i żeby zobaczyć, jak pójdzie tym Swordmasterem. O! Zielona zbrojka, niestety pod Willa, więc kiepsko, ale zawsze to zielona zbrojka, nie? Ty gościu tu jest. E? No naprawdę? Jakie to jest gówno. No i co ja mogę zrobić? A ma już mało HP. No i tyle z ziomeczka zostało. A to też jakiś bobasek był, no. Nic nie miał. Ja mogę tego użyć? Nie mogę. A mieczyków? Mieczyki tylko mogę, okej. Okay. Daggery useless. A on totalnie nic nie miał. Nawet medów żadnych nie miał, ja pierdzielę. O, ale wilkołaczka będzie można zrobić. Te muchy to jest najgorsze co może być. Powinni je powinni je ogarnąć. Sfiksować, bo one są zbugowane imo. No i padł. Szybciutko padł. I zbrojka plejtowa. Czyli na sel. Potka tutaj do wypicia. I lecimy dalej. No i pytanie, czy ja z takimi itemami jestem w stanie zrobić tego cyklopa? To on jest w ogóle chyba czerwony. Czy nie? To jest. Oj. Nie wiem, czy jestem w stanie go zrobić. Okej, okay, dobra, trzeba skakać. On jakiś taki gigawolny się wydaje. Tylko co idzie, lol. Aha. Dobra, no walimy go. Ciekawe, czy to oznacza, że już dużo HP mu zbiłem. No chodź. O, udało się. Ale jakiś słaby on jest. Ten cyklop. Nie wiem, czy on jest jakiś zbudowany. Czy o co chodzi? Dobra, no widzimy się jak go zabiję, bo to pewnie chwilę potrwa. A, znowu się przewrócił. Pytanie, ile razy on się tak przewróci. Dobra, no jeszcze chyba trochę HP ma. Widzimy się jak padnie. Dobra, biłem go chyba z 5 minut. A zabiłem. I dostałem daggerka, ringa pod siłę. Ale ogólnie, jak ma być 4? To giga słaby ten boss. Nie wiem, ja myślałem, że on jakiś trudny będzie. Ale łatwo, szybko poszło. No okej, fajnie. Tutaj jeszcze buciki zielone. Kurde, no jak się zabije tego cyklopa, to nawet na tym normalu da się zarobić hajsik. Ale trzeba na tego cyklopa chodzić, nie? Bo tak to jest gigalipa. Cały mi 3 minuty, ale dostałem jeszcze kryształek. Dostałem kryształek. Do znalezienia portalu. Także zaraz sobie znajdziemy portal, jeżeli go wziąłem. Tak, wziąłem. Teraz zobaczymy jak to działa. No Jezu, jeszcze mimik na koniec. Mam 2 minuty, więc jeszcze chwila została. No, dawaj. O, coś niebieskiego. Ring pod Dexa. Siła. No i to i tak dużo lepszy od tego co ja mam. Jeszcze otworzymy sobie. Cyk. Dobra. Portali tu nie widzę. Ale zobaczymy jak działa ten kryształek. Uwaga. O kurcze. Normalnie pokazuje te portale na mapie. Pa. I tu jest portal. Cyk. Zium. I tu mamy wyjście. Fajne to. No. Podoba mi się. No. Także udało się wyjść. Level upik, dex, hapeki. Questa zrobiłem nawet. Cyk. O. Sezonowego questa też zrobiłem, także super. I teraz tak. To jest 10k golda. No i pytanie, czy mam to sprzedawać? A fioletowych i tak się nie da rozwalać na heirloomy chyba, nie? Nie da się. No właśnie, pytanie. Kurde, ja bym musiał się dowiedzieć skąd to wziąć. Divine Sword Fragment. A póki co koronkę robiłem. Tylko ten physical damage chyba będę w ogóle zmieniał, nie? Na 8 weapon damage'u. Wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze. Steel Ore. Czyli muszę... Niebieskie itemy rozwalać. 150 potrzebuję tego. W zasadzie zielonych... Czy ja potrzebuję zielone jeszcze? Chyba nie. To zielone itemy na razie mógłbym sprzedawać. To mogę odblokować. A no ale ja bym chciał to odblokować. Kurde, muszę się dowiedzieć skąd to wziąć. Ale to ma mega mało damage'u, pa. 124. To jest one hand czy two hand? Dobra ty, bo to jest chyba one hand, to ja bym musiał tego sworda robić. Unlock. Dobra. I teraz tak. Mogę dać ten physical damage. Ale no lepiej było odblokować ten weapon damage po prostu. Jak ja już później odblokuję, to już mi chyba nie kosztuje tych kamyczków. Pytanie, po co są te fioletowe kamyczki? O, bardzo trudne do znalezienia. Dismantling Epic or Higher. I to jest do craftingu jakiegoś eku. Tylko nie wiem do jakiego. Nie wiem. Na razie to zostawię. Po prostu tego daggerka. A te zielone Ile mam tych zielonych? 164. Ale ja tych zielonych i tak nie będę potrzebował. W zasadzie. Ale zielone itemy mogę selać. Cyk. Cyk. No i reszta do merchanta. Mieczyk oczywiście zostawiam, bo to do skilla potrzebny. A te naszyjniki to w zasadzie mógłbym też na heirloomy dać. Cyk. Kurde, miecz mi rozwaliło. Nie tak to miało być. Whatever. Dobra, tu mam jeszcze jeden mieczek. Płotki zostawiamy oczywiście. I bandaże to chowamy. Dobra, także cyklop zrobiony. Łatwy był. Następnym razem myślę, że spróbujemy sobie zrobić cyklopa na klasiku. Także tyle.